Cześć. Ja jestem Rodaty, a przed Wami kolejny indyczek. Ta YouTubeowa biblioteka Girek powoli przekracza już 1400 pokazanych, ocenionych, wrażenia owatych, podobnych materiałów. Dzisiaj coś, co na razie w momencie robienia tego filmu Januszowo możecie pograć za darmo. Nawet nie za worek cebuli, za darmo. I tutaj dzięki wam za podesłanie propozycji tej gierki, no jak widzicie, propozycje są czasami przeze mnie realizowane. Jak wiecie, lubię rogale, gry, które powinny mieć już swoją w sumie szufladę grową, wielu wsadza do tej szuflady yy, rogali, gry po prostu trudne. Tutaj trzeba jednak wyszczególnić, że może to być perfidny rogal, może to być rogu-like, albo rogu-light, yy, czyli takie gry, gdzie po prostu tracimy większość rzeczy, ale mamy tam jakiś progres, coś nam zostaje, żeby było troszeczkę łatwiej za kolejnym razem. Do nich zalicza się Chrome Trick, jaki w formie przedpremierowego demka postanowiłem wam pokazać. Na tak zwanym itchu, czyli takiej platformie, gdzie twórcy gier indie mogą sobie za darmo na przykład udostępnić swoją grę, często właśnie można znaleźć, dostrzec nieoszlifowane diamenciki growe, przykładowo Valheim, wikingowy survival przypominający Rasta, czy kiedyś popularny Broke Protocol, takie indycze GTA RP w wokselowej formie. Linki do tych gierek zostawiam w systemie kart w prawym górnym rogu i klasycznie. Ostrzegam, że kiedyś Crowntray może wyjść jako finalna gra i będzie po prostu produkcją w pełni płatną. Uwaga na jedną rzecz. Film pokazuje praktycznie cały epizod dostępny w demku, więc jak ktoś nie chce sobie spoilerować końcówki tego epizodu, który jest dostępny, to lepiej posłuchać sobie tego materiału, niż go obejrzeć pod sam koniec. Ktoś z Was może przypomnieć też grę Stone Shard. Też jest w prawym górnym rogu w systemie kart. Tak, mocno ten tytuł ym, ją przypomina i też na Stone Sharda czekam. Może bym pokazał jej bardziej rozbudowaną alfę, ale niestety autorzy Stone Shard lekko wywalili pewną rzecz, na pewną sprawę. Ja im zrobiłem polską wersję opisów na Kickstarterze, rozpromowałem trochę grę w Polsce. No i mieli mi za to wysłać alfę w zamian i he, jakoś tego nie zrobili. No, ale puszczę im to płazem. Wracając do tej gierki. Rozpoczynamy grę w sali tronowej, gdzie na siedzisku leży korona. Ona do nas mówi, żebyśmy ją założyli. Bohaterką gry jest dziewczyna, kobieta y Istota płci pięknej, tak przynajmniej wygląda, imieniem Eli. Pierwsze kilka plansz to wstępniak pokazujący nam, że Cron to gra rogalowa Każdy nasz krok, ruch, decyzja, użycie czaru, umiejętności to również przesunięcie się lub atak przeciwników. Pierwszymi naszymi, no właśnie, przeciwnikami tutaj będą treningowe miotły. Trochę na początku irytowało mnie sterowanie. Niby jest klasyczne, rogalowe, czyli takie turowo skokowe, ale również musimy pamiętać, że w USAD zmieniamy kierunek patrzenia i dopiero potem wykonujemy ruch. Co za tym idzie, również kierunek ciosów na blisko. W trakcie walki trzeba mieć to na uwadze, bo Czasami okazuje się, że atakujemy do góry, kiedy przeciwnik jest z prawej, a my myszką chcemy go kliknąć, żeby go zaatakować, ale najpierw właśnie musimy przesunąć postać w prawo. Nauczymy się teleportacji, o której ja grając w ten tytuł często zapominałem pod prawym klawiszem myszy, a często ratowała ona dupę, kiedy stoimy w rogu pokoju z obszarowym atakiem przeciwnika, którym zginiemy w następnym ruchu na pewno. I właśnie teleportacja by nas tutaj uratowała. Mamy przedmioty używalne oraz umiejętności, warto zwracać na nie uwagę, bo czasami itemy leżą za dolną teksturą pomieszczenia, czyli ich na pierwszy rzut oka nie widzimy. Mechanika walki opiera się również o obrażenia krytyczne, o bloki, kontry, więc powiedzmy, że z jednej strony walka jest klasyczna, z drugiej no nie ma tutaj na razie jakoś dużo pomysłów oryginalnych i nowych w stosunku do innych gier w systemie walki, ale to wydaje mi się, że na razie wystarcza. Poznajemy umiejętności pierwszej klasy postaci, bo Trick ma nieco inny pomysł na postaci niż w klasycznej formie. Tutaj jakby je w pewien sposób mieszamy. Na start dostaniemy możliwość stworzenia beczki z prochem oraz uderzenia ognia. Takie powiedzmy umiejętności treningowe na start. W sumie w sam raz na pierwszą rozwałkę. A po dotarciu do świątyni zauważamy, że mamy tutaj czterech handlarzy wraz z takimi swoimi jakby stanowiskami, kramikami. Po środku mamy też jakąś formę drzewa, które wyrastało z tego miejsca oraz fajnie wyglądający portal do przyszłych przygód. Handlarze zajmują się różnymi rzeczami. U starszej pani przy piecyku ulepszymy umiejętności postaci. U pani na dole z prawej mikstury, a u a z lewej różne po środku zaś przy pieńku tego drzewa ulepszamy nasze postacie. Walutą w demku są niebieskie kryształy i złoto, ale widać, że waluty będzie dużo, dużo, dużo więcej, chociaż z drugiej strony gra robiona jest prawdopodobnie gdzieś w Azji, bo ma obok tego swojego crown Trick takie chińskie znaczki, czy tam azjatyckie znaczki i czuć strasznie w tej grze tym, co Azjaci bardzo lubią, czyli niestety grindem. Co ważne, nie tylko handlujemy i ulepszamy rzeczy, ale również... Rozwijamy stanowiska tych handlarzy. To jest bardzo spoko, że wokół starszej pani przy piecyku z czasem jest masa jeszcze innych rzeczy, i te wszystkie rzeczy można fajnie rozwijać, ulepszać, one się zmieniają, tak? Wchodzimy w portal, wybierając pierwszą formę naszej postaci w demku, i tak zaskakująco mamy cztery do wyboru. Każda z nich z innymi statysty statystykami zdrowia, pancerza, magii i tak dalej oraz trzema umiejętnościami, w tym jedna jest pasywna. Przeglądając mapę, widzimy różne epizody, nagrody, jakie można zdobyć w danej lokacji oraz. Oczywiście, jak i tam przeciwników można trafić. Fajne jest to, że od razu Krondrick pokazuje nam bazowanie na żywiołach w tych epizodach. To może oznaczać ciekawą mechanikę walki w przyszłości, że musimy opracować pewną taktykę na rodzaj przeciwników, którzy walczą na przykład takim żywiołem albo innym. Z czasem w Lochach znajdziemy kryształy pozwalające dodać drugą klasę albo ją zmienić i też dodać jej umiejętności do tej pierwszej. skrzynie znajdziemy z możliwością wyboru jednego z trzech perków ulepszających, świątynie odnawiające na zdrowia oraz mikstury, challenge roomy do wykonania, albo pomieszczenia z minibosami. Wydaje mi się, że tych pomieszczeń, jak na demko, jest ilość całkiem spora, czy powiedzmy różnorodność. Jestem zaskoczony pozytywnie tym, jak bogate jest te darmowe demko, bo spędziłem tutaj blisko 6-7 godzin przed filmem i zaliczyłem grę parę razy. Na początku kolejnych poziomów znajdziemy też wielki gar, wielki taki kocioł. Jeżeli mamy składniki, możemy go ulepszyć, albo ugotować sobie jedną miksturę z wybranego rodzaju. Która działać będzie na całe dane piętro. I to w sumie, z jednej strony fajnie, że każde piętro jest w pewien sposób mechanicznie leciutko inne, z drugiej strony szkoda, że mało jest perków, które nam zostają na stałe do końca podejścia, rozgrywki. Zaleta numer jeden, jeżeli chodzi o jakieś mocne podsumowanie, bardzo podoba mi się oprawa graficzna tej gry. Komiksowa, z lekką nutką rysunku. Prosta, ale zarazem bardzo klimatyczna i przyjemna dla oka. Mimo, że nie jestem fanem. Tego, jak powiedzmy, wygląda nasza postać. Nie byłem nigdy fanem takich ludków, jak ta babka z koroną, delikatnie takie jakieś, nie wiem, rysunkowe, ale efekty graficzne bardzo mi się tutaj spodobały. Zaleta numer dwa. Masa złożonych mechanik już w wersji demo, czyli przykładowo woda, gasi pola ogniste, na pola kwasu, możemy wylać olej, podpalenia, otrucia, zamrożenia, podstawowe efekty żywiołów już są i bardzo ładnie działają. Czasami działają w taki niekontrolowany sposób, kiedy beczki są obok siebie, rzucamy fireballem i to nagle wszystko nie. Kontrolowany sposób się zaczyna, wiecie, robić, tak, wybuchać i tak dalej, działać na siebie. Wykluczające się efekty też dają tutaj różne fajne sytuacje, jak podpalony przeciwnik, na przykład, wlezie w olej i się podpali, jeszcze bardziej, jeszcze podpali to wszystko dalej. Zaleta numer 3. Już można nawet delikatnie tworzyć wizję swojej postaci, mimo że do dyspozycji mamy może jedną czwartą czy mniej rzeczy w porównaniu do wersji finalnej. Mamy miecz, dopieramy sobie perki pod miecz, umiejętności do walki wręcz oraz subklasę, która walczy właśnie w ten sposób. Głównie. Ale nie musimy naprawdę jak zaliczyłem dwa razy magiem, walcząc z mieczem. Na razie jest to baza pomysłu, ale zapowiada się całkiem nieźle. Zaleta numer 4. Pójście w losowy lud z losowych przeciwników. W wielu rogach jest tak, że dobry lud jest zarezerwowany tylko dla bossów lub czempionów, albo najlepszych skrzynek, do których musimy się najpierw mocno dobić. Tutaj czasami dostaniemy walutkę do rozwoju postaci, czy powiedzmy tego naszego obozowiska, naszej świątyni, albo ciekawe itemy, również sklepania naprawdę zwykłych potworów. To powoduje czasami momenty, wow, właśnie tego było mi trzeba, kiedy bijemy na granicy śmierci i śmierci całkowitej zwykłego przeciwnika. Nagle wypada z niego coś, co jest nam akurat potrzebne. Zalutowa numer 5: iście, rogalowa, klasyczna zabawa. Ta gra w wielu miejscach zawiera tę e, piękną esencję Rogala. Nie mowa tutaj o czekoladowym nadzieniu, a o sytuacjach, gdzie przeciwnicy na przykład pokrywają powierzchnię lokacji strzałami, ale ich atak jest opóźniony od dwie tury. My cofamy się i jakiś wojownik, przeciwnik wchodzi w strzały swojego kolegi. Innym razem mamy nieprzewidziane konsekwencje i następuje reakcja łańcuchowa różnych elementów otoczenia, które kończą się tym, że cała okolica eksploduje nam ogniem w twarz. Śmiertelnie, ale są też małe problemy już w tym demku. Wada numer jeden: małe piętra. Dobrze, że nie inne rzeczy, hehe, <laughs> ale 4-5 pomieszczeń czasami to tak trochę mało na piętro. Jak mówiłem, ilość rodzajów pomieszczeń jest całkiem spora, ale ilość pomieszczeń na piętro jest mała. Plus opcja szybkiej podróży po tych piętrach, czy powiedzmy tych pomieszczeniach, która nie jest szybka, bo animacja zabiera nawet 5 sekund. Różnorodność pomieszczeń nie zrobiła niestety na mnie pozytywnego wrażenia, jeżeli chodzi o piętro, tak? Na jednym Piętrze, ale cały czas podkreślam, to jest demko. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, dużo, dużo więcej tych pomieszczeń na każde piętro. Bardzo mi się spodobały takie, gdzie mamy opuścić most, masa tej graficznej przyjemności, jakichś efektów. Więcej takich miejsc. Wada numer dwa. Trochę za duże RNG, jeżeli chodzi o ulepszenia postaci. Bronie, na przykład mamy miecze, sztylety, dzidy, niestety nie laserowe, strzelby, super, ale. Kiedy otwieramy piątą z rzędu skrzynię z bronią, a tam przedmiot jakiego i tak nie będziemy na pewno używać, to już wiemy, że RNG nam tutaj kompletnie nie siadło i ulepszenia aktualnej broni no długo jeszcze nie zobaczymy. To można było jakoś zmienić w możliwość ich ulepszania, przerabiania, przetwarzania, zmieniania ich perków, craftingu, a nie polowania po prostu na lepszy item, który może wypadnie, a może nie. Zawsze na początek gry w demie mamy też miecz, co mnie strasznie denerwowało, bo za każdym razem chciałem iść po prostu w miecz bezpośrednio. Średnio, a nie na przykład w magiczne. Same bronie też wymagają trochę m, balansu, bo zauważyłem, że broni obszarowe są często mega bezużyteczne. Wado numer 3. Jeżeli dobrze poprowadzimy bossów. To zabiją się sami na własnych pułapkach, jakie są do nich podstawione, żeby było nam trudniej. Brakuje systemu odpowiadającego za to, by bosowie nie wchodzili w pola dla nich niebezpieczne i stworzone same przez mapę. Po prostu sztuczna inteligencja powinna być trochę lepsza. Nasi sojusznicy, na przykład miniony, przywołańcy, też wchodzą w nasze własne pułapki, jakie rozstawiliśmy i tutaj autorzy powinni popracować nad systemem, który zmuszałby inteligencję przeciwników i sojuszników do omijania tych rzeczy. Nie tylko do ich omijania, ale i w sumie do. Reagowania na nie, bo mój przywołaniec nieraz olewał sobie walkę, kiedy ja ginąłem. Wada numer 4. Do wymiany jest system mapy, ale dodanie w przyszłości różnych stopni trudności to jest niby w planach i oby to poprawiło tę wadę, bo. Aktualnie grając w demko, wiem co będzie w kolejnych pomieszczeniach, po prostu po mapie widzę fragment pomieszczenia, że tam będzie skrzynia z nagrodą, że do góry mam nieodkrytą świątynię, a w prawo mam nieodkryty pokój ze skarbem. To mocno ułatwia grę, oby medium albo hard, trudny albo średni stopień już tego nie posiadały. Finalnie, jednak oceniam swoją przygodę w demie bardzo dobrze i bardzo rzadko gram w dema pokazując je, bo najczęściej są to demka, a tam je po prostu ta gra mnie zassała. Mam nadzieję, że ten indyczek nie będzie maksymalnie drogi, bardzo fajnie wyglądają walki z bossami w tej grze. Mocno mi przypominały Stone Shark, czyli były fabularyzowane i to dobrze, czyli wymagają myślenia. Każdy krok w walce z bossem, tym fabularnym, musi być dobrze obczajony. One mają swoje unikalne mechaniki, więc trzeba znaleźć sposób na takiego bossa. Widać na screenach na Steamie też innego fabularnego, dużego bossa. Można sobie tam zerknąć, polecam. Jak mówiłem na początku, w momencie robienia materiału, demko jest darmowe i fanom gatunku polecam je ogarnąć. Na miniaturce YouTubeowej nie zostawię żadnego koloru. Bo no, jest to właśnie demko, może się okazać, że to jest w sumie 90% gry, więc wiecie, no moja cena wtedy nie byłaby aż tak pozytywna. Ale na Steamie pozostawię wiadomość kuratorską z poleceniem, może zostanie ona dodana przez autorów jako oficjalna na nasz kraj, region czy coś. No, a jeżeli gra wejdzie finalnie, to prawdopodobnie podejdę do niej, żeby opisać ją w całości. Na koniec klasyczne podziękowania dla sponsorów browarniczych, Jak mówiłem ostatnio, YouTube dał opcje różnych kwot wsparcia. Dzięki WePayli, Kuli, GamesZen, Zen, Szumigajowy, Hubert, Chris, Paweł, Gatki, Tomek, Guster, Hunter, Kasiencja, Łukasz, Predio, Izak, Maroc, Maxim, Zulini, Arkadiusz, Łukasz, Szpach, Cyber, Kazmomi, Damian, Latinokila, Tobiasz, Cesar, Van Kane, Furious, Play the Game, Łukasz, Adam, Agajpe, Scottbank, Migus oraz Bulu. Po prawej znajdziecie poprzedni film, a po lewej stronie macie tradycyjnie opcję zostania tutaj nieco dłużej. Tyle.